Włoskie pióra zawsze wyróżniają się ciekawym designem, a także i ciekawym opakowaniem. Monte Grappa również nie wyłamuje się z tego trendu i bardzo ładnie i elegancko swoje produkty pakuje. Oczywiście dostajemy także i z tym produktem książeczkę będącą instrukcją obsługi większości modeli fabryki, a samo pióro jest w takim oto pudełeczku w kształcie trumienki, jeśli tak można powiedzieć, bardzo dziwnym i odbiegającym od tradycyjnych opakowań piórowych. Tutaj z góry mamy przyczepione blaszkę z logo firmy także i w środku. Mamy dwa naboje startowe, no i pióro tutaj włożone w taką kieszeń, z której wydobywa się je bardzo trudno, w związku z tym na pewno samo nie wypadnie przy transporcie. Tak oto wygląda fortuna firmy Monte Grappa w klasycznym czarno-złotym wykończeniu. Klips i szeroki pierścień to dwa elementy, które tutaj na pierwszy rzut oka nam się pokazują. Jednocześnie jeszcze jest trzeci element na samej górze, nazwa firmy na dolnym pierścieniu i właściwie nic więcej. Bardzo minimalistyczne zdobienie, kształt taki ścięte cygaro, jeśli można powiedzieć. Na zbliżeniu możemy zobaczyć, jak tutaj to jest wygrawerowane. No i ten trzeci złoty element, o którym mówiłem, to jest taka plakietka z góry pióra z datą uruchomienia produkcji firmie Monte Grappa. Z dołu wykończenie także na płasko, ale już bez dodatkowych ozdabiających elementów. Bardzo atrakcyjnie i wizualnie prezentuje się stalówka oraz tutaj ten bardzo szeroki i duży gwint, który widzimy na dole sekcji. On się dopiero ukazuje po odkręceniu. Naprawdę stalówka robi wrażenie, jest ładnie zaprojektowana i przyciąga wzrok. To nie ulega wątpliwości. Wzorek ten nawiązuje moim zdaniem do także grawerunku na opakowaniu tego pióra. Spływak żeberkowy, często spotykany w produktach Monte Grappy. Mimo że gwint jest dość szeroki, to tam z jeden obrót trzeba pełny wykonać, aby skówkę odkręcić, ale to pewnie dla bezpieczeństwa używania tego pióra. Pióra Monte Grappy zasilane mogą być konwerterami i nabojami. Tutaj jest konwerter firmowy, tłoczek, który w środku ma taką małą spiralkę sprężynową, służącą do tego, aby atrament przylepiający się tam do ścianek tego pojemniczka spływał potem dalej. Co ciekawe, konwerter ten jest gwintowany, jak widać przed tym metalowym pierścieniem jest nagwintowany fragment plastiku, który się wkręca i zapobiega temu, żeby konwerter przypadkowo się wysunął i rozlał atrament. Proste rozwiązanie, a skuteczne. Z powrotem wkręcamy go do oporu lekkiego i możemy pióro natankować atramentem. Długość tego pióra jest na tyle odpowiednia, aby trzymać je nawet tak wysoko powyżej tego gwintu. Zupełnie nie przeszkadza mi to przy pisaniu, choć przesuwając tutaj wyraźnie się tam troszkę tego odczuwa. Najlepiej jest jednak przy dłuższym pisaniu pewnie trzymać za sekcję. Można skówkę z tyłu założyć bez najmniejszego problemu, ale moim zdaniem troszkę ona jest za ciężka i powoduje niekomfortową sytuację pewnie przy dłuższym pisaniu. 13,5 cm ma zamknięte pióro z założoną skówką, a bez 12,5, a więc długość dość dobra do pisania bez skówki. Waży 32 gramy ze skówką, natomiast bez skówki 18, czyli jak widać jest to dość duża różnica w wadze. Teraz test pisania ową stalówką. Ładnie wygląda, ale zobaczymy, jak sobie radzi. No już od pierwszych stawianych literek widzę, że to
sama przyjemność pisanie taką stalówką. Nie dość, że ładnie wygląda, to jeszcze ładnie pisze, daje odpowiednią ilość atramentu, to jest FK, ale nie jest taka super cienka. Można docisnąć i jak widać trochę więcej atramentu się podaje na kartkę, ale nie można tutaj mówić o fleksie w żadnym wypadku. Świetnie zeszlifowana, odwrócona, daje ładną, cienką linię, nawet XF można powiedzieć. Zamoczyłem tylko tą stalówkę na chwilę w atramencie, w związku z tym już mi się skończył, ale zamoczyłem ponownie i widać, że nawet po takim krótkim zamoczeniu świetnie się nią pisze. Wielkościowo w porównaniu do Soneta widać, że pióro jest grubsze, masywniejsze, zwłaszcza skówka, ale długość praktycznie taka sama. Po zdjęciu skówki widać, że jednak tutaj stalówka jest optycznie znacznie większa niż stalówka w Sonecie, a pióro ciut grubsze. Jest to ciekawy produkt, ładnie zaprojektowany, takie nawiązanie do klasyki lat 20., chociaż może dalekie to jest echo, ale tutaj jak teraz widać, skówka dość ciężka, przeważa bardzo mocno, także jeszcze raz rekomendowałbym raczej pisanie bez założonej skówki. Klips jest bardzo ciasny i taki trochę dziwnie wyprofilowany. Nie wiem, czy nie będzie to przeszkadzało, tutaj zahaczało o materiał, ale to kwestia wtórna. Pióro i tak wygląda i pisze świetnie, także mogę polecić bardzo ciekawy i atrakcyjny wizualnie produkt. Dziękuję za uwagę.